Plus YouTube dziennerski, bardzo gorący, bardzo ja jestem Milki, ze mną jest Eliska, także najserdeczniej was witamy w 22 vlogmasie na moim kanale. Słuchajcie, 22 dni daily. Podwójnego daily. Kto to robi? Kto to... Nie wiem, kto to zrobił. Zrobiłaś takie... Nie, to jest po prostu niesamowite, więc witam was najserdeczniej. I co, no, dzisiaj tylko, potem jutro. No i 24, koniec. I koniec, widzowie, koniec daily podwójnego. Koniec, no co mam powiedzieć, no masakra, ale zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzisiaj, słuchajcie, i jedziemy po prezenty. Także teraz najserdeczniej proszę, że ten odcinek jest stawiany przed świętami, więc proszę bardzo, czy Anię i moich rodziców o nieoglądanie tego filmu. Dopiero możecie go oglądać 24 grudnia po prezentach, jak wam dam prezenty, także nie oglądajcie tego filmu dalej. Wiesz, że nie obejrzą, Kuba. No nie, nie obejrzą go, nie obejrzą go. Ja wierzę, także proszę, nie oglądajcie tego filmu, ponieważ tu będę prezenty wam ten. Nie chcę, żeby niespodzianki wam coś źle. Oczywiście tutaj zepsuła mi podłogę, zajebiście. Fajnie, nie mam zaraz dziurę w podłogę, i za to się czujesz. Mój telefon. No nie, nie chcę zrobić mi dziurę w podłodze. Dobra, w każdym razie, moi drodzy widzowie, no i kochani, zaczynamy z otwieramy vlog masów, ponieważ to jest coś najważniejsze, także ja was tutaj wezmę. Dobra. Pyk. Dobra, nie jesteś ani za tutaj przypięta, zaro mi się to zrobiłaś, nie? Zaro mi się to zrobiłaś teraz. Dzieski czwórki, jest nie ma trójka. Dobra, i otwórz, co to jest? A nie, to jest nie. Czwórka. Nie ma, a przecież 22 dzisiaj otwierane, babo. Ale no. Dzisiaj 22... Wow! Ciężko. Dzisiaj 22 widzowie nie ma, dlatego że mi się zgubiła gdzieś ta herbata, więc dzisiaj herbaty nie otwieramy. To fajne. Także sorry widzowie, ale no jakby nie wiem gdzie ona jest, nie wiem jaka to była, możecie sobie zobaczyć gdzieś na odcinkach starszych, może zobaczycie ją. Ale no niestety nie mam pojęcia co to jest za herbata. Ja wiem, jaka jest herbata. No to jest nieważne, Iza, zostaw to. Okej, cytrynowa, zgubiła się niestety, jej nie ma. Teraz dalej, 22 mamy takie mega małe, także otwórzmy to. Co to jakieś za małe? Tutaj mamy... To tak skrzyczało cały czas. Takie coś, nie wiem co to jest, marzy Iza, to jest twoje, tak, więc co zabierz, rób się z tym co chcesz, nie wiem co. Dalej mamy oczywiście kalendarz Kinder. Także Kinder, przestań, bo zaraz Iza wrzucę ci po prostu z tego mieszkania, będziesz spać na dachu. Dziękuję serdecznie. 22, gdzie 22? Widzę 23. Nie, 12, Iza. 20. A nie widzę 22. Tu. O, dobra, faktycznie tutaj jest 22. Także otwieramy 22 i mamy, słuchajcie, Kinder Mini. Kinderka. Także bardzo cool, Kinderka, słuchajcie, baby. I ostatni kalendarz, czyli ten duży kalendarz, proszę bardzo, 22. Nie jest wcale zaglasa. No nie jest zaglasa ani trochę, więc 22 jest otwierane, widzowie. Chociaż jest czasami ciężko go otworzyć, to mamy otwarty. Wow, co to jest? Róża? Jako mydło. No way. Ale oszukałeś system. To są róże i to są... A, to jest mydło chyba, że bierzesz. Dostałam białą różę. Jezu, dziękuję, białą różę dostałam, moje kupaka. To jest mydło, no. No to jest mydło, to jest mydło, to jest mydło. Dzięki za mydło, super, fajnie, mamy mydło w róży, także ekstra. Bardzo fajnie, że się bardzo sędziało, jak to pomachałam. Zarąbiście, w każdym razie, to było tyle z oceny kalendarza adwentowej. Teraz zabieram was do Galerii Krakowskiej, ponieważ Eliza w ogóle będzie pierwsza raz w Galerii Krakowskiej, w sumie chodzi sobie po sklepach i pierwsza raz na rynku, także to jest jej pierwszy raz w Krakowie, widzę, pierwszy raz w Krakowie Elizy. Ja kiedyś byłam w Krakowie na lotnisku. Tak, i ten, no i po prostu lecimy sobie do Galerii Krakowskiej, także let's go to the Krakow, Galeria Krakowska. Sklepy, prezenty i mamuś, tatuś, Kuba, Ania, nie oglądajcie tego filmu. Pa! Ogólnie rzecz biorąc nie mam pojęcia bladego, jak będziecie mieć to wszystko porobione, dlatego że nagrywam w jednocześnie dwa vlogi, słuchajcie, więc będzie ciężko to zrobić, ale mam nadzieję, że na radę. W każdym razie, jeżeli chodzi o zakupy, jakie zrobiliśmy w Galerii Krakowskiej, będzie w Galerii na rynku, jutro to w sumie zobaczycie. To tak, po pierwsze dla Ani prezent, bluza szara z Nike'a, prezent dla mojego taty kalendarz, na 2022 i książka Boxer z Auschwitz. Nie wiem pojęcia co to jest za książka, ale w sumie sama sobie ją przeczytała. Więc jak ona przeczyta, to ja sobie ją też zaprzeczam. I jeszcze rzecz dla Piotr... Dla Daisy, słuchajcie. Myszki. Więc no i to tyle w sumie co kupiliśmy. Myślę, że całkiem spoko. Także przechodzimy do pakowania tych wszystkich rzeczy, więc let's go. Dobra, Edza, ty musisz mi pomóc zdecydowanie. Więc najpierw może bluza? Ale to mamy takie małe, więc będzie ma... Ja nie wiem co mam zrobić z tym pustą bluzą, to jakby... Tu jest cena, ale co jak ona będzie za mała albo za duża, co wtedy? Odkryj tam, no to odkryć. No to ty zapakuj, spróbuj zapakować ciągle, takie brudne. No nie ważne, zapakuj jej książkę albo coś. Jak to zrobić, kurde, no nie da się tego odczepić, ja nie chcę odkryć, no bo boję się, że będzie ten. Co teraz? Kurde, nie chcę zrobić z ceną. A tak wygląda ta bluza w ogóle, jakby tu jest ten, po prostu takie logo, taka czarna jaką nie mam, ale ten, z logotem. Co mam robić z tą ceną? Zostawić? Bo jak to będzie zła, ja to zostawię tą cenę. Powiem jej, że ma się na razie na nią nie patrzeć,
I w momencie, jak ją przymierzy i będzie dobra, to wtedy ten. No, a jak nie, no to... w razie by przykleić. Co? Możesz odkleić i w razie by przykleić. Nie, no nie chcę tak tutaj kombinować. Niech to tak zostanie jak jest, także zaraz będzie ten. Ty już widzę, że książka jest za co i pakuję. Może tak wam dam, żebyście widzieli. Lubię jak na przykład jak jest taki papier, jak on się złącza. Dobra, ale weź tutaj to może bliżej tak, żeby widzowie widzieli, nie? Tak, żeby tam, tak. Albo dalej, się dalej, żeby widzowie widzieli książkę, jak to pakuje. Niech Szarek tego się sobie porysuje. Dobra, dobra, ja już widzę. Ja w ogóle muszę się sklepić przede wszystkim, po pierwsze. A po drugie to mam wykład za pół godziny, więc musimy to szybko zrobić. Słuchajcie, Uber szybko, szybka prędkość to musi być, ale dobra. Szybka prędkość. Dobra, i taki kalendarz dla mojego taty. Myślę, że będzie ładny. Mam, nie oglądajcie tego, rodzice, proszę! Mam nadzieję, że mnie serio nie będą oglądać. Dobra, ładny jest ten kalendarz. No, nie będę oglądać. Serio, ładny. Nie, to do nią. Nie popsuję sobie niespodzianki. Ten kalendarz jest serio bardzo ładny. Spoko jest. Mam nadzieję, że będzie mu się podobał. Taki męski jest według mnie i będzie git. Także to trzeba zapakować. Jeszcze tu jest scena. A tu jest scena? Na książce jest scena? Nie. Na pewno? Nie wiesz. O, jest? Cena. No skąd ja to wiedziałam, widzowie? No widzicie, najgorzej. Dobra, ja zapakuję może prezent dla Ani. Przynajmniej spróbuję. Oczywiście wiemy wszyscy, że nie jestem dobra w pakowanie. A ja jestem dobra w pakowanie. Ale okej, okay, dobra, damy radę jak już, damy radę. Dobra, tak jest chyba gidnie. Wiecie, mi widać, widzieliśmy jak pakuję ten prezent dla Ani. Posadać bardziej tutaj. Nie wiem, czego już w ten sposób. Dobra, czemu z Romaną zaśmy? No bo jej się nie da odtegować. No Boże, to się zaśmy, a jednak się da. Dobra. Let's go, widzowie. Musi to być bardzo zapakowane. Będę się naprawdę starać. Stałeś wszystkich sił, dobra. Pakowałeś prezentami. A, czekaj. Dam jej też herbaty jakieś takie fajne, czekajcie. Bo tu są te herbaty, których ja wiele i nie wypiłam. Więc ja bym tutaj dała na przykład to. Hibiskus niech będzie, melonowa ze śliwką raczej nie, tu jest zielona, pigwa sami też nie może, wiśniowa nie, malinowa git i to też git. Dobra, cztery herbaty, będzie dobrze, gdyby tyle wystarczy. No i może jakieś cukierki jeszcze, więc damy jej Happy Hippo i dajmy na to jakieś, nie wiem, kinderki, takie te, dobra, bo to i tak tego nie będę jeść, więc... Mam nadzieję, że to wystarczy, widzowie. Mam nadzieję, że wystarczy. Jeszcze tutaj takie zwykłe, może kinderki, czy takie normalne. Jednego nie dam. Niech się cieszy. Dobra, jest dobrze. Chyba w porządku. Oj, sorry, stara. I teraz tak, nie wiem jak to zapakować, bo czy dać to do środka, do tego Nike'a, czy tak tutaj po prostu to zostawić? Jak to, jak myślisz, jeżeli zapatrz? Mam te suty, czy dać do środka, do Nike'a? Ej, patrz, ty. Źle sobie robisz ten taśmą. Patrz, dajcie, słuchajmy, dajcie tutaj i tak zapakować, dajcie do środka, do Nike'a. Do środka, do Nike'a, bo tak tego nie zapakujesz. Tak, co nie, to nie znasz moich w ogóle umiejętności pakowniczych, ale dobra. Więc w takim razie lecimy tutaj to wszystko. O, naprawiłam taśmę. Muszę jej powiedzieć, że jest, jak przy otwieraniu, że jest zasada, że nie patrzy się na cenę. Wiesz, dobra. Że ona pisze, to zrobi, to się patrzy na cenę. Nie, ja ją ubiorę, widzowie. Tak, żeby się nie patrzyła na cenę, dobra. Ale to będzie możesz to wyjąć z worka. Dobra, kto pytał, kto pytał, daj mi taśmę. Paragraf 54. Dobra, i za jeszcze raz powiesz, że paragraf jakiś coś tam, to się realnie nie rozumiem. Ej, a taśmę mi się dała. Dzięki, mogę na ciebie liczyć, panie. Spoko. Ja tu się staram. Dobra, widzowie, lecimy z tym tematem. No wiem, że ty się starasz, ja też się staram, jak widzisz. Dobra. Tak będzie chyba git. Najmocniej jak się da, muszę to tak zrobić. Dobra, chyba więcej się, bardziej się nie da. Ogólnie to jesteśmy amatorzy ze mną. Nie no, stara, ja jestem profesjonalistą totalnym. Ja to źle zrobiłam, no to powinno zapakować. Ja czemu tak dobra, nie ważne. Jak ładnie w ogóle taśmie mnie nie widać. No ale, no ale jak to jest, tego nie będzie widać. No dobra, i zawsze co, co pytał. Kto pytał? Kto pytał? Tak, ja nie wiem, co zapakować. Tak? Tak? Nie tak. Ale to taki być? Ładny ruch, no tak jak ja. No dobra, jej, dobra, już się stara. Więc to trzeba wyjść tak. W sensie tak, to trzeba iść tak. I teraz tak? No ale ładnie. Dobra, to będzie działało tak, dobra, zobaczymy. Już tak. Sorry widzowie, ja naprawdę się staram w pakowaniu prezentów. Ale wiecie co, i tak ona to rozerwie, to co to jest za różnica, bo jeszcze się postarasz, czy nie postarasz. Ale to ładnie zrobiłam. Opakowałam sobie, pakowałam prezenty Idzie i Oliwce, moim przyjaciółkom, które pozdrawiam. I były zapakowane świetnie, bardzo świetnie. Ale ja umiem pakować prezenty ładnie, żeby nie było. Właśnie. No ja wiem.
Całkiem dobrze sobie radzisz, stara. Naprawdę jestem dumna. Oczywiście nie, no nie jest tak dobrze, jak u mnie jest naprawdę. No widzisz, no u mnie to jest naprawdę totalnie koks. Nie? Ale dobra, dobra, zrobię teraz tak, znowu w ten sposób. A co, jak to się jej nie spodoba? Ja się jestem tak przerażona, że się to nie spodoba, bo wczoraj w ogóle gadałam z nią o tym, czego ona by nie chciała dostać. I ona powiedziała, jakiegoś ubrania. Ja sobie myślę, ja pierniczę, no to mamy pecha, nie? No ale, no ale kurde, ale to jest rzecz, którą wiem, że będzie jej się podobać, bo on jej się strasznie podoba ta moja czarna bluza i ona często ją sobie pożycza. Więc tak myślę, że no to jest raczej tak spoko prezent. Nie, ja na przykład mi się by spodobał taki prezent. Tak? Ja kiedyś też do ciebie dostałam bluzę z Nike, to mi się jakoś podobała. Tak? No. Dobra, ja myślę, że ona by sobie sama tego nie kupiła, więc zarobię się. Dobra, patrzcie. Tak, właśnie to rozerwałam. No nie, dobra, to był wypadek przy pracy. Ja pomogłam jednak zapakować dla Ani. Bo mnie to Ani będzie pakowała mój prezent, bo Ani ładnie pakuje, a ja mogłam zapakować to dla Ani. Tak, Ani ładnie pakuje prezent, więc teraz, ale dobra, ładnie jest zapakowany, teraz ja żyję. Patrz, zrobimy coś takiego. Dobra, mamy takie coś, więc fajnie, to też się przyda. Nie wiem, jak to zrobić w sumie. To jak się robi? Do dołu chyba. A to trzeba wziąć od dołu. Nie, to akurat nie od dołu, tylko od góry. No ale dobra, nieważne. Czyli tak. Tak. To jest serio z drugiej strony tak brzydkie, no ale dobra. Ja pierniczę, nie umiem, nie lubię prezentów. Szczerze nie lubię pakować prezentów. Jakby, nie wiem. Ja podziwiam sposób, jak ładnie pakują, bo... Uwaga! Prezent ślicznie, pięknie zapakowany. Serio zapakowałaś prezent? No patrz. Dobra, niech patrz się. Daj mi te nożyczki. Lepiej mi daj nożyczki. Zapakować dla kotkami? Tak, może zapakować dla Daisy. Prezent. To jest w miarę równe, to jest w miarę równe. Trzeba to teraz wyrównać. Dobra. Spokojnie, widzę, spokojnie. Się wszystko załatwi. Zrobimy to tak. Bo na to tak średnio mam pomysł, się powiem. Dlatego wolałam kupić pudełko. Bo Mika chciała pudełko kupić, ja powiedziałam, że nie, że po co. No, wyszło mnie to trochę więcej, ale nie musiałam teraz się kurde bawić z tym prezentem. Ale dobra, chyba nie jest źle. Tak? Dobra, sam tak, że to tak zapakuję, ale poczekaj, bo się teraz musisz kupić. Ja i tak zrobiłam, to zapakowałam prezent. Tak? Patrz, tak ładnie. Ja pierniczę, widzowie. Jeszcze taki trik robimy. Dobra, daj nożyczki. Tak, jak robię trik. Wow, super ekstra. Dobra, widzowie. Nie mówcie mi, że to źle wygląda. To wygląda ładnie. Tutaj z tym się nie liczy w ogóle, ale przód wygląda świetnie, więc prezent dla Ani jest gotowy. Pokażę wam jeszcze prezent dla Wery, bo to jest w sumie mocna sprawa. Prezent dla Wery jest gigamocny. To jest prezent dla Weroniki, widzowie. To jest świetny prezent dla Weroniki. Myślę, że jest totalnym koksem. Okej, widzowie. No nieważne. Wiecie co? Chciałam być pomocna. Ale nie, to nie. Dobra, ale tak całkiem serio, i tak zostały sobie dwie rzeczy, a ja muszę iść na wykład z Współczesnego Życia Literackiego i Instytucji Kultury. Także pozwólcie, że przejdę się na ten wykład. Was proszę o zostawienie łapki i subskrypcji. Widzimy się jutro 15.30, 18.30, tak jak codziennie. Do zobaczenia i pa Elza, pożegna się. Pa! Hej widzowie, jeszcze raz dzięki, że oglądacie. Także co, do jutra, pa!